Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień ostatni, etap czwarty. Dzisiaj nie będzie dużo nagrywania przed, może potem jakieś podsumowanie dłuższe z auta. Tak czy inaczej pogoda niezbyt ciekawa. Znowu nagrywasz, jak wychodzę stary. Pada deszczyk. Nie jest zbyt ciepło. Nogi są zmęczone, jesteśmy niewyspani. Także dzisiaj po prostu, żeby ukończyć. Niewyspani, koniec. Bo była impreza albo przez północy. A to ja nie słyszałem już tej imprezy, szczerze mówiąc. Nie wiem, do której tam barywali, ale... Ja zasnąłem. Znaczy byłem zmęczony, ale ten sen nie był jakiś super jakościowy. No co, jedziemy. Ostatni etap. U mnie 61 km 1800 przewyższenia. Maciej, ty masz ile? 29 km, chyba 19 tylko. Elegancko. Jak się wydaje. Dobra, widzimy się na trasie i widzimy się po trasie. Do zobaczenia. No i w sumie co? Po robocie. Widzimy się 3 dni później, bo nie ukrywam, że w niedzielę już zabrakło czasu, chęci, siły na jakiekolwiek podsumowania.
związane z tym ściganiem. Po prostu szybko się z Maciejem spakowaliśmy i wracaliśmy do domów, do naszych rodzin, do obowiązków. I tak poniedziałek i wtorek odgruzowywanie się z tego wszystkiego. No i mamy środę i czas rozprawić się trochę z tym Bike Adventure, pogadać o tym, co poszło, co nie poszło, jak w ogóle ten czwarty etap, bo na tym ostatnim wideo, które publikuję z Bike Adventure, nie ma zbyt dużo ciekawych, merytorycznych treści, ani nie ma też żadnych opowiastek, więc dopowiadamy. Po pierwsze udało mi się, znaczy udało mi się, serwis naprawił mi oponę, tą Wolfpacka, co miałem z tyłu dzień wcześniej. Po prostu wbijając szydło, dolewając mleka, to się fajnie wszystko uszczelniło i tak dalej. Miałem z tyłu głowy, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Z drugiej strony nie chciałem znowu kupować kolejnej opony. Nie chciałem kombinować ze zmienianiem kół, pożyczaniem tego od kogoś i tak dalej. Maciej mi proponował swoje koła, ja nie chciałem tego brać ze względu, że po prostu bałem się, że zaraz coś znowu komuś poniszczę i tyle z tego będzie. Mówię, i tak jakby tutaj wynik na tym Bike Adventure przez te poprzednie defekty już poszedł się. Więc jadę po prostu, żeby to ukończyć i tyle. I już bez kombinowania. No i w zasadzie od samego początku ruszyłem dość spokojnie pod pierwszy podjazd. Starałem się delikatnie tam poprzebijać między ludźmi. Bez przesady, ale tak, żeby troszeczkę czasu nadrobić. Pierwsze takie sztywniejsze podjazdy, czułem się dobrze, jechałem w jakiejś tam większej grupie, spokojnie, starałem się na tyle, na ile to możliwe, odpoczywać pod te bardzo sztywne podjazdy, bo tempo nie było jakieś tam zabójcze. No i w momencie, jak wyjechaliśmy na taki dłuższy, trochę asfaltowo-szutrowy podjazd, to zacząłem jechać już tak mocniej swoje i poczułem, że po prostu noga w porównaniu do konkurencji podaje znacznie lepiej niż ostatnimi dniami. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że już złapałem taki luz, że miałem wszystko gdzieś, czy z czegokolwiek innego, ale jakby bardzo przyjemne uczucie. I czułem się tego dnia naprawdę dobrze. Z jazdy w miarę ostrożnie, na tyle, na ile to było możliwe, żeby nic nie uszkodzić, żeby siebie nie uszkodzić, żeby po prostu dojechać, ukończyć tą etapówkę. I szło to naprawdę, moim zdaniem, wyśmienicie, mniej więcej do 3 godzin. Po 3 godzinach zacząłem czuć spadek mocy, że mnie gdzieś tam lekka bomba chwyta. To było spowodowane tym, że po prostu przez to, że trasa była mocno urozmaicona, nie do końca dobrze rozegrałem żywienie. Za mało tych węgli przyjąłem do tych 3 godzin. No i tam podjąłem taką ryzykowną trochę decyzję z punktu widzenia mojego zdrowia żołądkowo-jelitowego, czyli przyjąłem jakieś 120 gramów węglowodanów w przeciągu 15-20 minut. Zrobiłem to tak, że po prostu na bufecie napiłem się dużej ilości wody. Zjadłem 2 żele na raz, beta fuele, więc one tam mają po 40 gram. I po 15 minutach jeszcze jeden dodatkowo z kofeiną. Troszkę mnie tam zakręciło w brzuchu, ale czułem, że to jest jedyne możliwe rozwiązanie, bo została jeszcze niespełna godzina jazdy. I że jest to jedyne możliwe rozwiązanie, które pozwoli mi ukończyć w miarę dobrej dyspozycji ten wyścig. I faktycznie tak było, że na tym podjeździe po bufecie czułem, że ten spadek energii jest, ale potem troszeczkę odżyłem i jeszcze udało mi się dogonić i wyprzedzić parę osób, które wcześniej mnie wyprzedziły przez to, że ta bomba lekka mnie chwytała. No i co, ukończone z czasem tam 3.40 z groszem, chyba jeden z najlepszych etapów w moim wykonaniu, 42 miejsce Open. Ze znacznie mniejszą stratą do pierwszego, z znacznie lepszym samopoczuciem w trakcie jazdy poza tą bombą i tak dalej. Także nauczka na przyszłość na pewno jest taka, żeby trochę więcej luzu złapać na takiej etapówce. Chociaż ja uważam, że ja i tak z luzem podchodzę mocno do ścigania i się tym jakoś tam mocno nie denerwuję. No ale jednak zawsze jest jakiś tam stresik. No i etapówka ukończona to jest dla mnie na ten moment najważniejsze po tych defektach. Bo w zasadzie no, po pierwszym etapie jakby podejście na zasadzie walczę o wynik zmieniło się w podejście na zasadzie chcę po prostu to ukończyć i się dobrze bawić i chciałbym pojechać jakiś jeden dobry etap i faktycznie ten ostatni to był ten jeden dobry etap, który całkiem nieźle mi poszedł, chociaż no wiecie, to już czwarty dzień na zmęczeniu, wszystko boli, niewyspani i tak dalej, szału nie było. Parę nauczek wziętych na przyszły sezon, na przyszły rok, na przyszłe ściganie etapowe, bo w tym roku już żadnej etapówki na pewno nie robię. W tym roku skupiam się już bardziej na takiej
na zabawie troszeczkę ze ściganiem, troszeczkę na zabawie takiej treningowej, żeby popróbować sobie nowych rzeczy, nowych koncepcji treningowych. Może na ten moment na pewno pierwsze, co robię po tej etapówce, to teraz jestem w tygodniu regeneracji, w tygodniu takim odpoczynkowym, gdzie przez tydzień nie będę nic kompletnie robić, nie wsiadam na rower. Potem sobie pojeżdżę troszeczkę w tlenie, więc dwa tygodnie takie dosyć spokojne, w środku sezonu przerwa, czuję, że jest mi po prostu potrzebna, bo byłem wymęczony i psychicznie, i fizycznie ostatnimi treningami. Muszę troszeczkę przemyśleć sobie, jak rozegrać dalszą część sezonu, bo może zabrzmi to śmiesznie, ale tak naprawdę nie mam już większych planów startowych na ten sezon. Gdzieś tam pojedyncze starty są, ale na nic się nie nastawiam, że chcę jakoś super coś pojechać. Więc będę po prostu myślał, jak to rozegrać. Na pewno już zaczynam myśleć o kolejnym sezonie, jak do tego podejść. Zastanawiam się, czy nie wejść teraz na taką zasadniczą, mocną redukcję wagi, bo znowu mam tych kilogramów delikatnie nad to, co mieć powinienem, a widzę, że takie robienie tej redukcji w okresie przygotowawczym, bazowym mi niespecjalnie idzie, po prostu regeneracja mi siada. I zastanawiam się, czy po prostu teraz tych 3 miesięcy kosztem dyspozycji nie poświęcić na to, żeby zejść z tą wagą i już potem w okres przygotowawczy bazowy na przyszły sezon wchodzić z wagą optymalną. Wtedy też na pewno fajniej pójdzie ściganie na Zwifcie, bo po pierwsze nie będę redukować, więc będę jadł cały czas na zero albo nawet na lekki plus kaloryczny. Druga sprawa, no ta waga niższa na Zwifcie to robi ogromną robotę, także no zastanawiam się, tak naprawdę sezon jeszcze jest mocno otwarty, no bo mamy cały lipiec, sierpień, wrzesień, jeszcze tam parę wyścigów w październiku, no ale ja nie mam ciśnienia na te starty, więc co będzie, to będzie. O tych planach treningowych na pewno dowiecie się z kolejnego dziennika treningowego, w którym omówimy sobie moje przygotowania do Bike Adventure, omówimy sobie to, jak to wszystko poszło w cyferkach i pogadamy o tym, co w tym treningu będzie się działo tak naprawdę dalej, bo to jeszcze po prostu siedzi w głowie. Na razie daję sobie, tak jak mówię, chwilę odpoczynku, żeby to wszystko przemyśleć, zastanowić się, co planuję robić. Dalej, na pewno troszeczkę będę pracować nad rozwojem znowu pułapu tlenowego, bo przez to, że gdzieś tam te zdolności w obrębie FTP mi mocno podskoczyły, no to teraz czas się zabrać znowu za pułap tlenowy, za moc beztlenową, za te wszystkie rzeczy, które są powyżej. No i co? Do dzieła. Fajna impreza, jeżeli chodzi o Bike Adventure. Trzeci etap był jedynym etapem, po którym czułem brak satysfakcji jakby z jazdy, z tego względu, że moim zdaniem trasa była przekombinowana, troszeczkę niepotrzebna i były troszeczkę na niektórych etapach problemy z oznaczeniem, ale cała reszta naprawdę bardzo dobrze to wyglądało i myślę, że za rok Bike Adventure znowu będzie jednym z bardziej priorytetowych z tych najważniejszych wyścigów w sezonie. Prawdopodobnie też w przyszłym roku wpadną 2, może nawet 3 etapówki, ale raczej 2. No i tyle. Zamierzam za rok wrócić, rozprawić się z tą trasą, bo przysporzyła mi naprawdę sporo nerwów. Zamierzam teraz troszeczkę przygotować sprzęt do drugiej części sezonu. Muszę tam poogarniać parę rzeczy w rowerze, bo jednak te 2 dni takie no, w lekkim błocie dały o sobie znać. No i co? To będzie na tyle. Cieszę się, że byliście ze mną przez te ostatnie 4 dni. Cieszę się, że braliście udział aktywny w tych konkursach, które zostały zorganizowane. Ja już kontakt do wszystkich zwycięzców mam. Wszyscy zwycięzcy zostali już oznaczeni. Nagrody będą wysyłane w tym lub na początku przyszłego tygodnia. Muszę tylko tam poogarniać parę spraw. No i co, mam nadzieję, że w przyszłym roku może uda nam się zorganizować podobną zabawę. Zobaczymy, co z tego będzie. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę publikował w przyszłym roku codziennie takie vlogi, bo było to mocno pracoczasochłonne, więc myślę, że zrobimy albo 1 albo 2 materiały w przyszłym roku z takiej etapówki, jeżeli mi się uda wystartować. A będą się pojawiały tylko na bieżąco może jakieś komentarze startowe, bo szczerze mówiąc było to mocno wymagające, żeby codziennie wrzucać te vlogi, tym bardziej przy słabszym internecie, gdzie one się dosyć długo uploadowały. To tyle ode mnie, dziękuję za ostatnie dni, no i lecimy z tym kanałem dalej, troszeczkę więcej na pewno treści odnośnie merytoryki treningowej, trochę więcej case studies, trochę więcej bardziej merytorycznych
materiałów, treści na tym kanale, na tym vlogu, a mniej race vlogów. Ale no, myślę, że jak będę jechał na jakiś wyścig, to coś tam się pojawi. Wy nie zapomnijcie o subskrypcji, o łapkach w górę, o komentarzach. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.